Justyna Janik, witam Państwa w telewizji regionalnej Kraina TV i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń maja w powiecie sępoleńskim. A dziś w programie powiemy o umowach na budowę domów dziecka i siedziby warsztatów terapii zajęciowej, o współpracy pomiędzy szkołą w Sępólnie, firmą Eggersmann i Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, o powiatowym rajdzie rowerowym wokół jeziora Sępoleńskiego, i o tegorocznych obchodach Dnia Strażaka. Zaczynamy od Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który 30 maja obchodzony był w całej Polsce, a także w powiecie sępoleńskim. Święto obchodzone jest od 2006 roku i ma na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego. 30 maja jest to Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, dlatego stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobry moment, żeby dzisiaj zorganizować spotkanie w ramach projektu Rodzina w Centrum. Jest to takie spotkanie poświęcone właśnie rozwojowi pieczy zastępczej, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do 14 osób. I na dzisiejszym spotkaniu będą dwa wykłady. Pani psycholog oraz zaprosiliśmy także profesora nadzwyczajnego, doktora habilitowanego pana Tomasza Biernata, który jest wykładowcą akademickim i też z naszego doświadczenia wiemy, że temat rodziny jest mu bardzo bliski. Również chcemy w czasie tego spotkania razem z panem starostą podziękować rodzinom zastępczym za ten włożony trud, za pomoc naszym dzieciom, tym, którym po prostu nie mogą się wychowywać we własnej rodzinie. I będzie oraz jeszcze też występ wychowanki rodziny zastępczej, Amelii Cukla. Właśnie teraz, kiedy my tutaj jesteśmy, to ona się przygotowuje do występu. Jak wygląda ta opieka? Bo instytucjonalna to wiemy, są dwa domy dziecka, będą teraz budowane 14-osobowe, ale jak wygląda ta opieka, jeśli chodzi o rodziny zastępcze właśnie zawodowe i te, tak nazwijmy to, umownie zwykłe, bo wiemy, że zawodowa rodzina zastępcza niedawno się pierwsza w powiecie sępoleńskim pojawiła. A reszta? Na terenie naszego powiatu mamy 39 rodzin, w których przebywa 62 dzieci. Są to różne rodziny. Są to rodziny spokrewnione, niezawodowe oraz faktycznie mamy od niedawna pierwszą rodzinę zastępczą zawodową. Czy to wypełnia zapotrzebowanie, czy przydałoby się więcej takich rodzin? Oczywiście. My zawsze zapraszamy wszystkich kandydatów i osoby chętne, żeby przyszły do nas do powiatowego centrum, bo najważniejsze jest to, żeby kolejne te rodziny tworzyć, bo dzieci jest bardzo dużo w placówkach, które na ten dom oczekują. I chociaż są wymagania, bo trzeba przejść i pewne szkolenie, to jednak najważniejsze jest to, żeby to były po prostu osoby chętne do pomocy, które mają otwarte też serce na dzieci. Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego składamy podziękowania za to, trud pracy i ciepło domowego ogniska, które się Pani dzieli. I Państwu również, bo to dotyczy wszystkich tutaj obecnych na tej sali, ale że akurat jest tutaj Pani Jadwiga z nami, dlatego tak mówię, że się Pani dzieli. Wyrażamy również podziw dla Pani życzliwości, otwartość, poświęcenia. Niech uśmiech dziecka dodaje sił do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości w pełnieniu tej misji. Jednocześnie życzymy Pani wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia i radości na każdy dzień oraz satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz najbardziej potrzebujących. Wyrażamy zaproszenie. Tak, jak lata, to się z oru i z
Zarząd Powiatu Sępoleńskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie i firma Eggersmann podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy. Wszystkie strony, które złożyły swoje podpisy, mają nadzieję na owocną współpracę w dziedzinie zarówno szkolenia młodzieży i przyszłych studentów, jak i późniejszych praktyk oraz nowych miejsc pracy w sępoleńskiej fabryce niemieckiego zakładu. 8 maja w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sępólnie podpisano umowę o wzajemnej współpracy pomiędzy 4 instytucjami. Strony reprezentowali Karl Ginter Eggersmann, prezes zarządu Eggersmann Polska, dr habilitowany inżynier Stanisław Mroziński, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Eugeniusz Szwochert, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie i starosta powiatu sępoleńskiego Jarosław Tadych. W ramach współpracy strony zobowiązują się do prowadzenia wspólnych działań związanych m.in. z naborem na kierunki kształcenia mechatronik i technik mechatronik, opracowanie planów i programów nauczania zawodów, organizowanie dla uczniów praktycznej nauki zawodu, czyli praktyk, oraz kształcenie i przygotowywanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Podpisanie porozumienia jest kolejnym krokiem związanym z rozwojem i wzbogaceniem oferty edukacyjnej szkół powiatowych, jakim jest utworzenie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych kierunku pod nazwą mechatronik. Zawód ten określany jest mianem zawodu przyszłości i stwarza absolwentom, którzy ukończyli naukę na tym kierunku, ogromne możliwości zatrudnienia. Pracodawcą, który oferuje możliwość zatrudnienia absolwentów kształcących się na tym kierunku w powiecie sępoleńskim, jest właśnie firma Eggersmann. Całej uroczystości towarzyszyło motto Franklina Delano Roosevelta: ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna. Na tym jednak nie koniec podpisywania umów przez Zarząd Powiatu Sępoleńskiego. W maju udało się rozstrzygnąć 2 kolejne, bardzo ważne przetargi i podpisać umowy z wykonawcami. Chodzi o budowę 14-osobowych domów dziecka i o 2 etap budowy siedziby dla WTZ. 9 maja w gabinecie starosty sępoleńskiego została podpisana umowa na wykonanie zadania związanego z budową 2 budynków mieszkalnych na potrzeby 2 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku. Wykonawcą zadania została firma RevBud z Torunia. Łączna wartość zadania wynosi 2 400 000 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Z kolei 2 dni później podpisano kolejne umowy na 2 etap budowy nowej siedziby warsztatów terapii zajęciowej, która powstaje przy ulicy Kościuszki 3 w Sępólnie. Przetarg wygrały 3 firmy, które już realizują 1 etap tej inwestycji, co znacznie ułatwi pracę na tym obiekcie. 2 etap łącznie będzie kosztował niecałe 800 tysięcy złotych. Maciej Bur, Krajna TV. 12 maja w Sępólnie Krajeńskim rozegrano powiatowy rajd rowerowy. Była to już 8 edycja tej imprezy, która początkowo miała się odbyć na terenie gminy Sośno. Okazało się jednak, że ze względu na ubiegłoroczną nawałnicę rajd trzeba było przełożyć, dzięki czemu swój chrzest bojowy przeszła nowo utworzona w Sępólnie trasa rowerowa wokół jeziora. Mieliśmy w tym roku rajd mieć ten 8 rajd w gminie Sośno, ale ze względu na ubiegłoroczną nawałnicę trasa, która miała być, która była wyznaczona wstępnie, nie została zaakceptowana przez nadleśnictwo Runowo. Wiadomo, z lędów, wiadomo, że trwają prace, zagrożenia, a rajd no, troszeczkę musi być urozmaicony i stąd nie tylko jechać asfaltem, ale też mamy piękny tutaj naszym krajeński park na terenie naszego powiatu, fajne tereny, dlatego to nadleśnictwo nie wyraziło zgody. Stąd dzięki tutaj uprzejmości pana burmistrza i zgody pana burmistrza jesteśmy dzisiaj w gminie Sępólno, także współorganizatorem i starostwo powiatowe gmina Sępólno i tak jak powiedziałem, park krajeński. Ja tylko wspomnę, że trasa jest sfinansowana z budżetu obywatelskiego. Po raz pierwszy będziemy tą trasą w dużej grupie mieli okazję się przejechać rowerami i myślę, że będzie tutaj fajna, wspaniała trasa. No, ktoś powiedział mi za krótka, no ale dobrze, przejdźmy te 15, a potem zobaczymy co dalej. Mamy, proszę Państwa, pionierski rajd, nie ze względu, że to jest już powiatowy kolejny, tylko ze względu, że po raz pierwszy tak liczna grupa przejedzie nową wytyczoną trasą wokół Jeziora Sępoleńskiego. 15 km naokoło jeziora, trasa krosowa, czyli będą, jak Pan starosta powiedział, i górki, i zjazdy, i piasek będzie, ale też i kawałek asfaltu. Łącznie 15 km. Zaczynamy tutaj z tej strony ścieżką rowerową kawałeczek, a potem już gruntami, potem pod górkę, z górki, potem jedziemy, zatrzymamy się w Lutówku Młyn pod Grzybkiem i z drugiej strony jeziora też będziemy jechać gruntowymi drogami. Ostatni odcinek szosowy, tutaj prośba, żeby uważać
żeby nikomu nic się nie stało. Szosą 3 km dojedziemy do miasta i w mieście już zjeżdżamy nad jezioro i wracamy tutaj tym razem na plażę, na ekobazę, starą plażę. Tam mamy przygotowane miejsce i atrakcje też dla wszystkich uczestników. Jeszcze trochę przetrzymamy was, bo wiem, że jesteście głodni, trochę kalorii straciliście dzisiaj, a radio zrobimy do formalności, rozstrzygniemy wszelkie tam nasze konkursy i potem co żywka na świecie, kiełbasa, co żywka, prawda? Maj to tradycyjnie już miesiąc, w którym w całej Polsce swoje święto obchodzą strażacy. Nie inaczej było także w Sępólnie Krajeńskim, gdzie na dziedzińcu Komendy Powiatowej wręczono strażakom odznaczenia, awanse i nagrody. W tym roku wszyscy podkreślali szczególną rolę ochotników. Chciałbym w tym dniu wyrazić wielką wdzięczność za waszą postawę, za to, co robicie, zarówno kolegom z Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej. Powiat Sępoleński najlepiej wie, co w zeszłym roku nas spotkało, jaki kataklizm, i chyba nie ma strażaka w tym powiecie, który by nie wylał kropli potu po to, żeby pomóc bliźniemu. Dziękuję wam bardzo za to wszystkim. Dziękuję szczególnie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Bez was, drodzy druhowie, krajowy system ratowniczo-gaśniczy na pewno by sprawnie nie funkcjonował. Jesteście naszą prawą ręką Państwowej Straży Pożarnej. Jesteście naszym jednym płucem. Bez was na pewno przy wielu akcjach byśmy sobie nie dali rady. Również staramy się dostrzegać wasze potrzeby na jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z budżetu państwa, ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z Funduszu Sprawiedliwości. W tym roku tylko na nasze województwo wpłynie prawie 16 milionów złotych na konta jednostek ochotniczych straży pożarnych. To kwoty dotychczas niespotykane. Myślę, że to ogromny zastrzyk, ogromne pieniądze, które doposażą wasze jednostki po to, abyście mogli jeszcze lepiej i jeszcze sprawniej funkcjonować. Myślę, że rozwój i przyszłość przed ochotniczymi strażami pożarnymi jest naprawdę bardzo duża. Również wiele sprzętu trafi do Państwowej Straży Pożarnej. My z tym sprzętem też już wyglądamy coraz lepiej. Samochody mamy coraz nowocześniejsze, ale myślę, że pomału przychodzi czas, aby zadbać o komfort służby strażaków, żeby poprawiać warunki lokalowe. To w Sępólni się pomału dzieje, żeby również poprawiać wyposażenie osobiste w nowy sprzęt, nowoczesne umundurowanie, które za chwilę nastąpi. Czekamy tylko na podpisanie stosownych rozporządzeń i będziemy was wyposażać w nowoczesne ubrania bojowe, które znacznie poprawią komfort służby. Chciałbym również podziękować samorządowcom, wszystkim dobroczyńcom Straży Pożarnej. Bez was wiele zadań by się nie udało.
Wasze środki, jakie przeznaczacie z Waszych budżetów, są nie do przecenienia. To jest dla nas bardzo istotna pomoc i zapewniam, że każdą złotówkę staramy się wydać jak najlepiej i jak najlepiej spożytkować, żebyśmy mogli służyć osobom potrzebującym. Również bardzo serdecznie dziękuję tutaj tak licznie zgromadzonym seniorom, byłym pracownikom, emerytom. Pamiętamy o Was, dla nas jesteście również wielką wartością. Wasze osiągnięcia na pewno są duże, będziemy o nich pamiętać i cieszę się, że jesteście na tej uroczystości. Życzę Wam dużo zdrowia i zasłużonego odpoczynku na emeryturze. Na koniec życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim. Życzę Wam też tego, jak to często ksiądz kapelan mówi, abyście byli dobrymi ludźmi. Bo żeby zostać bohaterem, wystarczy tylko chwila, a żeby zostać dobrym człowiekiem, trzeba całego życia. Ciężkie i odpowiedzialne zadania, które Państwo wykonują, częstokroć kosztem rodziny, zainteresowań, prędzej czy później, stają się pasją przynoszącą satysfakcję, radość i zadowolenie. Tak mogę ocenić to, co widziałem, widzieliśmy podczas wszelkich działań, które Państwo pełnili z ogromnym zaangażowaniem. Po pamiętnej sierpniowej nawałnicy w minionym roku. Właśnie rok 2017 nie oszczędził naszej małej ojczyzny, pokazał siłę żywiołu. Wy również nie szczędziliście swych sił oddania każdego dnia, każdej godziny, minuty tym najbardziej potrzebującym, a było ich naprawdę wiele. Przyjmijcie więc nasze serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania. Jesteśmy Wam wdzięczni, że często narażając własne życie, niesiecie pomoc drugiemu człowiekowi, stając w obronie wartości nadrzędnych. Niech ta trudna służba jest dla Was źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy. I na sam koniec mamy dla Państwa kilka migawek ze szkół powiatowych, w których niedawno zorganizowano tak zwane drzwi otwarte. Tym razem swoje osiągnięcia prezentowały szkoły sępoleńskie, bo przypomnijmy, że szkoły w Więcborgu zorganizowały drzwi otwarte jeszcze w kwietniu. Tą informacją kończymy już dzisiejszy program. Ja już dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych naszych programów w telewizji regionalnej Krajna TV. Organizujemy drzwi otwarte, aby pokazać uczniom, że nasza szkoła coś robi, że działamy, a robimy dużo. Organizujemy wiele konkursów, organizujemy wiele zawodów sportowych. W naszej szkole cały czas coś się dzieje i ponadto jest to szkoła, w której nauczyciele są dla uczniów przyjaciółmi. Tak samo pan dyrektor. Jeżeli jest jakikolwiek problem, my wiemy, że możemy do niego podejść, że możemy problem rozwiązać. Organizujemy drzwi otwarte również po to, aby przyciągać młodzież z innych miast do naszej szkoły, bo jak wiemy, potrzebujemy uczniów. Chcemy utworzyć dwie klasy, chcemy utworzyć nawet więcej, dlatego tych uczniów potrzebujemy. Mamy nadzieję, że uczniowie przyjdą do naszej szkoły, ponieważ to jest naprawdę dobra szkoła.